Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier. Ogólnie nie robię takich filmów, bo mam na to wywalone i tyle, ale po prostu, że jeden z moich znajomych dalszych, wpadł w ten pierdolnik, to chcę zrobić i ostrzec ludzi, żeby uważali, co robią. Gdy dzwoni do was telefon, to nie używajcie sformułowania "tak, słucham". Już wam wyjaśnię. Dlatego, że jeżeli dzwoni to oszust, który bierze na was pożyczkę, kredyt czy coś tam, to jeżeli powiecie "tak, słucham", to słowo "tak" jest zgodą na podpisanie umowy, której nigdy nie zobaczycie. A potem jest nagle, że macie do zapłaty 3000 miesięcznie za coś, czego nigdy nie wzięliście. No ale jak będziecie chcieli to wyjaśnić, to okazuje się, że no ale państwo byli w tym banku wtedy, wtedy i wtedy. Mimo że macie alibi, że was wtedy tam nie było, nawet jak to było w Białymstoku czy Częstochowie, to nikt wam w to nie uwierzy, no bo wasze dane się zgadzają, wasz podpis się zgadza. Już wyjaśniam, o co chodzi. Używając najprostszego nawet czatu GTP, o tak, czy sztucznej inteligencji, można ściągnąć dane osobowe każdej osoby w Polsce. Tak samo jego podpis, PESEL i nie tylko. I wypełnić wirtualny formularz o kredyt, pożyczkę i tak dalej w jakimś parabanku albo lewym banku. I na taką osobę wziąć pożyczkę nawet do 22 tysięcy. Więc powiem wam tak, jeżeli ktoś do was dzwoni, nie wiecie, kto dzwoni, to mówicie tylko "słucham, w czym mogę pomóc". I już na was nie weźmie nikt pożyczki, bo nie powiedzieliście słowa "tak, słucham". No. Dla mnie jest to porąbane, bo większość ludzi to nie myśli. Tutaj przytoczę bardzo starą historię małżeństwa, które wychowało się w USA, przyleciało do Polski, no bo chciało po rodzicach w domu mieszkać. No i wiecie, jak to jest z ludźmi z USA, którzy mają poziom inteligencji na poziomie 100. No. Tam nie czytają, co podpisują, tylko od razu podpisują i mają wyjebane. Bo tam jest prawo tak, że nie mogą ich oszukać. Tylko muszą im powiedzieć wszystko, co jak z czym idzie i tak dalej. I co się stało. Podpisali umowę, wzięli dwa najnowsze smartfony w T-Mobile i co? No po miesiącu drą mordę na YouTubie, że zostali oszukani, wydymani na kasę i tak dalej, że jak to tak można i tak dalej, to ja umieściłem pod ich filmem tylko jeden komentarz. To co? Jesteście młodzi, piękni, inteligentni, bogaci, a nie wiedzieliście, że się czyta to, co się podpisuje, a zanim się to podpisze, a nie zostaliście wydymani, a teraz żecie mordę na całą Polskę, bo was oszukano? Właśnie widzicie, na tym to polega. Ludzie nie zwracają na takie rzeczy uwagi, a potem jest darcie mordy, że zostali oszukani. Ja zawsze mówię, ostrzegam, proszę, czytajcie, zwracajcie uwagę na to, co podpisujecie, żeby potem nie było w internecie darcia mordy, że zostaliście wydymani. Dlaczego ja nie mam żadnych problemów prawnych ani ze wszystkim? Dlatego, że ja właśnie czytam dokładnie to, co podpisuję. I dlatego jestem młody, piękny i bogaty. No. Bo wiem, co robię i wiem, jak to robię. A nie jak na przykład, powiem wam szczerze, te młode małżeństwo, że po prostu zostali episko wydymani i momentalnie przekonali się, że Polska to nie Ameryka, że tutaj krętactwo i złodziejstwo to na porządku dziennym jest. No, tylko wiecie, w Ameryce jest porąbane prawo, bo wszędzie, jeżeli coś chcecie załatwić, musicie latać z prawnikiem. Takie pogięte prawo u nich. Ale w wielu aspektach jest fajne prawo. Tylko najgorsze prawo jest tam odnośnie służby zdrowia. To jest tragedia totalna. Tam jest jeszcze gorzej niż u nas. Więc jeżeli ktoś mówi, że w Polsce jest chujowa służba zdrowia, to poczytajcie, co tam się dzieje. Tam to jest normalnie tak, że ludzie, jeżeli muszą nagle jechać do szpitala, bo zostali postrzeleni czy coś, to im taniej wychodzi i wezwać Ubera niż karetkę. No ale wracając do filmu,
to chodzi mi o to właśnie, żebyście uważali, co robicie, bo naprawdę nabić się w butelkę jest łatwo. Już nawet nie mówię o tych ludziach, co kupują karty graficzne czy iPhony na Allegro, bo to już w ogóle jest dla mnie taka osoba, która kupuje iPhona na Allegro albo OLX-ie, to ma poziom inteligencji, kurde, nie wiem, chyba na poziomie 80, kurwa, IQ. Mimo że wie, że ten, że to będzie iPhone taki i taki, gościu wysyła jakieś zdjęcia, tam macie jakiś filmik, że to jest ten iPhone, przecież to da się bardzo łatwo sfabrykować, zrobić ze swojego iPhone'a, że to jest ten, który będziecie mieli i filmik tylko wysłać, a potem, no i gościu jeden w Polsce to kupił, zapłacił 5000 zł, no i co, dostał pudełko z czekoladą. Dlatego ja mówię, jak macie kupić sobie iPhone'a 14 Pro Max, czy jaki byście nie chcieli, bo nie polecam sprzętu Apple, bo sprzęt Apple jest, wiecie dla kogo, według mnie. Spróbujcie odpalić grę na sprzęcie Apple'a, na przykład na MacBooku. Na MacBooku Pro odpalcie grę jakąś. Nie da się, bo jest to zamknięte środowisko. No. A biorąc pod uwagę, że właśnie żyjemy w świecie cyfrowym, gdzie SI i różne czaty GPT ruchają, przepraszam, pomyliłem się, oszukują ludzi, jak się tylko da, w celu wyłudzenia pieniędzy i takich innych. Posłuchajcie, sprawnie programując czat GPT możecie nawet wydymać dużo, przepraszam, znowu użyłem słowa niecenzuralnego, bardzo przepraszam, oszukać ludzi na pieniądze. Metodą na wnuczka kominiarza Jezusa, Maryję, szatano. Da się, da się. Ktoś spróbował i ostatnio nawet w Wejherowie było tym głośno. Nie, ogólnie gdzieś w Polsce, co słyszałem, było bardzo głośno o tym, że 80-latka przekazała wszystkie swoje oszczędności, 600 coś tysięcy, bo Maryja do niej dzwoniła. Od kiedy Matka Boska potrzebuje pieniędzy? Tylko ciekawe, czy chciała przelew, czy kartą? Albo blikiem. Przepraszam, że sobie robię jaja, ale naprawdę, głupota i imbecylizm ludzki to po prostu aż naprawdę, aż ubolewam. Gdzie jest ta inteligencja ludzka, która kiedyś była naprawdę? Czy żyjemy w czasach, gdzie debilizm i kretynizm dominuje w naszym społeczeństwie? Czy nie ma już logicznie myślących ludzi, którzy się 8 razy zastanowią, zanim coś podpiszą albo powiedzą? No ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, czy ja jestem głupi, czy ten świat jest głupi. Czy ludzie są głupi, bo ja nie rozumiem. Idziecie do banku, jak u mnie w pracy niektórzy mi mówią, a po co czytać umowę przed podpisaniem, bo wiesz, ona ci wytłumaczy, co ty podpisujesz. Poważnie? Wy tak do tego podchodzicie? Matko Boska, zlituj się nad nami, bo coś jest z nami nie tak. Ludzie, po to macie ten papier podsunięty pod mordę, żeby go przeczytać, żeby zapoznać się z tym, na co się godzicie i z czym będziecie musieli żyć i to spłacać ileś lat. Ja jak podpisywałem umowę w banku o kredyt, wiedziałem co będzie, że będzie pandemia debilizmu, że będzie wojna na Ukrainie, że będzie to, że sztuczna inteligencja w przyszłości przejmie kontrolę nad światem. Ale zanim to przejmie kontrolę nad światem, to wiedziałem, że spłacę ten kredyt. A wtedy wytoczę jej pełnoprawną wojnę i ją zniszczę. Nieważne jakim sposobem. Mam na nią sposób. Jeżeli SI to ogląda, to ze mną nie wygrasz. No. Powiem tak. Ludzie, nie dajcie się wydymać. Ja rozumiem, że każdy powie, tam gościu jest naćpany, pierdoli głupoty i tak dalej. Co on może wiedzieć o świecie, kurwa, w czopku urodzony i tak dalej. Syn badylarzy i tak dalej. No właśnie, wiem dużo o świecie, bo żyję 33 lata na tej popierdolonej planecie i jakoś nie mam problemów w ogóle żadnych. Bo wiem jak grać, żeby nie przegrać. Powiem wam fajną anegdotę. Nie rabuje się banku samochodem na kapciu, a także nie idzie się napaść na bank z pistoletem na wodę. Oczywiście do tego nie zachęcam, potępiam takie działania, ale po prostu to jest proste przysłowie. Trzymajcie się
I mam nadzieję, że dzięki mojemu filmowi dużo osób uratuję od oszustwa, wyłudzeń pieniędzy i zbędnego stresu. Trzymajcie się, pozdrawiam.